Zadymiony pokój, mówisz typowa speluna. Dla mnie miejsce, gdzie posłucham o tych ludziach jak niepura. Jak z Nachura pisał, jak na murach wywiad. Zapisany węglem wykaz życia, zostawiony na ulicach. Chodź, chodź daleko mi tu do nich ziomto. Jestem gdzieś tam blisko na okrągło jak rondo. Smarki nie nawija, jego czas minął dawno. BRD już nie ma, to temat, było fajno. Pamiętam te lata i te traki na słuchawkach, kiedy Jura, no i Adam mieli plany za rap zgarniać hajs. Teraz nie ma rapu, jest życie. Zostawili tony vibe'u, psychofanów nie liczę. Setki numerów, wersy zapisane w głowach i zaczepki hejterów, co nie mogą odżałować, że to jest dobre i ludziom się podoba. Takie typowo polskie, wygrał to podłoga, nie? Tak to bywa, dziś chłopaki ogarniają albo rap, albo kasa, albo zostają pod klatką. Trzeba wybrać, zrobić to rozsądnie. Talenty chyba blakną, ale zostają w nas ciągle. To jest tribut dla raperów, których nie ma dziś. Jednak mogli być, robić rap, z niego żyć. Wybrali drogę, która bardziej odpowiada im. I choć nie moja sprawa, to pozdro, Reno Smart Jeans. Zapomniane gwiazdy, nie tak dawno super jasne. Z potencjałem na legale, ale mieli w dupie jazdę, żeby grać. Zostawili rap, dla nich koniec to jest zajawkowe, ale powód słaby ziomek, no nie? Bowiem scena ucierpiała na tym trochę, ale cierpi coraz bardziej i całkiem traci kolec. Gdzie jest Jimson? Gdzie jest Ace? Gdzie jest Piero, trenowankę, no i Gres? Gdzie? Nowa fala nie porywa mnie, tu wybacz ich styl, to mieszanina z wyżej wymienionych kpina. Setki wannabe chcą jak oni tu nawijać, zamiast zdobyć własny styl, to kserują swych idoli. Chyba to ich boli, ale jakoś to będzie tak. Ksero, nie ksero, w końcu przejdzie rap. Teraz patrz, mamy tu pyskatych małolatów, paru smarki, dwóch Jimsonów, tych stylowych graczy. Ale styl to mają podjebany, no i choćby się starali, to są tylko kopiami. Pozdro, siema. Thank you.